Status mojego ja czy Jagody Szaleju to utwory, których lubinianie mogli posłuchać podczas koncertu Natalii Niemen. Fajna publiczność, po prostu zawsze oczywiście jest człowiek uradowany, kiedy publiczność reaguje i czuje się jej odzew i to się objawia w buziach uśmiechniętych. Na widowni pojawiły się osoby, które wychowały się na muzyce Czesława Niemena. Mogli oni usłyszeć jego utwory w zupełnie nowej interpretacji. Wszystkie nowe są fajne. Te stare to wszyscy już słyszeli, ale te nowe są fajne. A jakiś utwór zapadł szczególnie Pani w pamięć? No to ten tradycyjny, Dziwny jest ten świat. Nie zabrakło również sztandarowych piosenek, takich jak Dziwny jest ten świat czy Płonie stodoła. Natalia Niemen to nie tylko wokalistka i kompozytorka, ale również mama na pełen etat. Jak sama przyznaje, jest to nie lada wyzwanie dla osoby prowadzącej tak intensywne życie zawodowe. Próbuję się udowodnić, że tak, kobieta może pogodzić pasję, pracę zawodową z życiem rodzinnym, oczywiście z palcem w nosie. Nie, no to jest bzdura, to jest kompletna bzdura. Na scenie artystce towarzyszył zespół instrumentalistów, zaś na widowni dodawała jej otuchy mama, Małgorzata Niemen.